Dawid Dev Błach, znany YouTuber, legenda w piłkarsko-gamingowej części serwisu. Na swoim kanale miał ponad 500 tysięcy subskrybentów. U influencera najprawdopodobniej mogło dojść do nagłego zatrzymania krążenia w trakcie rekreacyjnej gry w piłkę nożną na Orliku. Najpierw reanimację prowadzili koledzy z boiska, a później na miejscu pojawił się śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Adrian Lehmann triumfował w ubiegłym roku w Mistrzostwach Szwajcarii w maratonie z rekordem życiowym. Był zatem jednym z głównych kandydatów do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, a kwalifikacje miał wywalczyć 21 kwietnia w Zurychu, gdzie musiał przebiec nieco ponad 42 km. Zmarł w wyniku zawału serca. Jan Luberda, biznesmen milioner, w 1969 roku założył firmę dekarską, która rozrosła się do tego stopnia, że jest jednym z największych producentów blach dachowych w Polsce i kilku innych krajach. Nie podano przyczyny śmierci. Ojciec Stanisław Cyganiak Omi, proboszcz i budowniczy kościoła, zmarł w domu zakonnym w Lublińcu. Nie podano przyczyny śmierci. Ksiądz Leon Pietroń, kanonik honorowy kapituły lubelskiej, zmarł w domu księży w Lublinie. Nie podano przyczyny śmierci. Stanisława Ryster, polska prawniczka i prezenterka telewizyjna związana z Telewizją Polską. W latach 1975-2006 prowadząca teleturniej Wielka Gra. Brała również udział w kampaniach reklamowych Eurobanku oraz firmy ubezpieczeniowej 4Life Direct. Damian Sobul, pochodzący z Przemyśla wolontariusz World Central Kitchen. Brał aktywny udział w pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. Zginął razem z 6 innymi wolontariuszami w czasie zaplanowanego ataku izraelskiego na konwój tej organizacji. Franciszek Tokarski, młody piłkarz Akademii Śląska Wrocław. Franek został potrącony na pasach 11 grudnia 2023 roku. Mimo wysiłków lekarzy obiecującego sportowca nie udało się uratować i zmarł. Jan Sylwester Drost, polski artysta plastyk, projektant wzornictwa przemysłowego, technolog szkła. Jego projekty były nagradzane na całym świecie. Nie podano przyczyny śmierci. Leszek Staroń, polski reżyser, scenarzysta, scenograf i aktor. Najbardziej znany z wyreżyserowanej komedii z 1977 Wolna Sobota i serialu Na Wspólnej. Nie podano przyczyny śmierci. Podpułkownik Kazimierz Szostakowski-Kobeli z pseudonim Mieczysław. Ostatni żołnierz wyklęty mieszkający w Słupsku. W czasie II wojny światowej dowódca zwiadu AK okręgu Wilno. Po wojnie był prześladowany przez komunistyczne władze i 8 lat spędził w więzieniu we Wronkach. W kolejnych latach działał społecznie, między innymi w Słupskim Inspektoracie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wiesława Różewicz, wdowa po poecie Tadeuszu Różewiczu, często pisał o niej w swoich wierszach, szczególnie o uśmiechu. Odeszła równo 10 lat po nim. W czasie II wojny światowej była łączniczką Armii Krajowej. Męża poznała w czasie okupacji, gdy dostarczała konspiracyjną pocztę. Małżeństwem byli przez 65 lat i podobno nigdy się nie pokłócili. Nie podano przyczyny śmierci. Stanisław Witek, były członek zarządu regionu Zagłębie Miedziowe i działacz Solidarności Oświatowej, prywatnie mąż byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Joanna Dworakowska, polska szachistka, od roku 1997 arcymistrzyni tej dyscypliny. 4 lata później zyskała za to tytuł męskiego mistrza międzynarodowego. 7-krotnie zdobywała medale w Mistrzostwach Polski. Oprócz tego wielokrotnie reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej. Nie podano przyczyny śmierci, ale nieoficjalnie był to nowotwór. Arkadiusz Osiak, założyciel i wieloletni prezes Money.pl. O jego śmierci we wtorek wieczorem poinformował serwis, który stworzył, poświęcając mu pamiątkowy artykuł. Określono go jako skromnego człowieka, wizjonera i biznesmena. Nie podano informacji dotyczących przyczyny śmierci. Anna Kusiak, najstarsza polska instagramerka, tworzyła profil Życie zaczyna się po 90. Mówiła, że ten profil to jej drugi dom i uwielbiała go. O śmierci poinformowała jej córka za pośrednictwem mediów społecznościowych i zapowiedziała, że profil nadal będzie działał. Kobieta odeszła spokojnie we śnie z uśmiechem na twarzy. Ignacy Nędza, polski alpinista, grotołaz, przewodnik górski i działacz harcerski. Pierwszych szlifów wspinaczkowych nabierał na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach. W latach 70. i 80. XX wieku
uczestniczył w szeregu wypraw himalajskich. Wspinał się w Karakorum, Atlasie, Altaju Mongolskim, Andach Patagońskich i na indonezyjskie wulkany Kelimutu i Merapi. Joe Flaherty był amerykańskim aktorem, pisarzem i komikiem. Najbardziej znany jest z pracy nad kanadyjską komedią sketchową SCTV w latach 70. i 80. roli Harolda Weira w serialu Freaks and Geeks oraz roli krzykacza w Happy Gilmore. Dr Hubert Paluch, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu, a następnie rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Millennium. Współtwórca Wągrowieckiego Uniwersytetu III wieku. Założyciel wraz z żoną Katarzyną przedszkola Progresio dla dzieci ze spektrum autyzmu, a następnie szkoły podstawowej Progresio z oddziałami integracyjnymi dla dzieci ze spektrum autyzmu. Nie podano przyczyny śmierci, jedynie że zmarł nagle. Peter Higgs, brytyjski fizyk-teoretyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za pracę nad masą cząstek subatomowych, który w roku 1964 sformułował hipotezę dotyczącą istnienia w próżni pola, dzięki któremu cząstki elementarne uzyskują masę. Zmarł po krótkiej chorobie w swoim domu. O.J. Simpson, amerykański futbolista, aktor filmowy i przestępca. Gdy kończył karierę sportową, był drugim zawodnikiem wszechczasów w klasyfikacji zdobytych yardów. Jako aktor znany jest z roli policjanta Nordberga, którą zagrał w serii filmów komediowych pod tytułem Naga broń. W 1994 roku został oskarżony o zabicie swojej byłej żony, Nicole Brown, oraz kelnera z restauracji Mezzaluna, Rona Goldmana. Uniewinniono go, jednak później odsiadywał wyrok za inne przestępstwa. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. Eleanor Coppola, amerykańska producentka filmowa, operatorka filmowa oraz scenarzystka. Żona reżysera Francisa Ford Coppoli, matka Giancarla, Romana i Sofii Coppoli. Siostra Billa Neela, znana jest z występu wraz z rodziną w filmie dokumentalnym Serce Ciemności. Wiadomo jedynie, że odeszła w swoim domu w otoczeniu rodziny. Om Fahad, właściwie Gufran Savadi, gwiazda mediów społecznościowych, była popularna na TikToku, gdzie udostępniała filmy, na których tańczyła do muzyki pop w dopasowanych ubraniach. W przeszłości filmy te zostały uznane za nieodpowiednie przez iracki wymiar sprawiedliwości. Została zastrzelona przed swoim domem w Bagdadzie. Zginęła na miejscu. Eva Evans, znana TikTokerka i wschodząca gwiazda ekranu. Pracowała jako producentka filmowa, a niedawno zaliczyła wielki debiut jako scenarzystka i aktorka. Jej siostra poinformowała o śmierci gwiazdy oraz o uroczystościach pogrzebowych. Nie podała jednak przyczyny jej śmierci. Maria Herranz Gomez, hiszpańska gimnastyczka specjalizująca się w skokach na trampolinie. W 2023 roku była jedną z reprezentantek swojego kraju na Mistrzostwach Świata Juniorów w Birmingham. Zajęła tam czwarte miejsce. 17 kwietnia trafiła do szpitala z ostrym zapaleniem opon mózgowych. Lekarzom niestety nie udało się jej uratować, a choroba zabiła ją w niespełna 24 godziny. Norbert Bayan, aktor i komik znany przede wszystkim z improwizacji, który pojawiał się m.in. w studiu Dzień Dobry TVN. Wspierał środowiska LGBT+. Jego przyjaciele, poruszeni jego nagłą śmiercią, wydali wzruszające oświadczenie, jednak nie podano w nim przyczyny zgonu komika. Alina Dybaś-Grabowska, prezeska turystycznej organizacji Otwartej, touroperatorka, agentka turystyczna, menedżerka turystyki, szkoleniowiec, działaczka społeczna i branżowa. Cierpiała na raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego w stadium rozsiewu do wątroby, otrzewnej, sieci większej oraz obu przydatków. Profesor Jadwiga Staniszkis, polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, publicystka. Wiadomo, że zmagała się z postępującą chorobą Alzheimera. Chris King, właściwie Christopher Cheeks, znany artysta i raper. Mężczyzna był przyjacielem piosenkarza Justina Biebera. Miał na swoim koncie wiele sukcesów. Był cenioną postacią w świecie muzyki. Został postrzelony, kiedy przechadzał się ulicami miasta ze swoimi przyjaciółmi. Inny mężczyzna, który również został ranny, opowiedział, że napastnicy próbowali ich okraść, a potem rozległy się strzały, w wyniku których King został śmiertelnie ranny. Lori i George Chappell, najstarsze bliźniaki syjamskie na świecie, które nie miały dożyć 30 roku życia. Rodzeństwo uznano również za pierwsze bliźnięta jednojajowe, które zidentyfikowały się jako osoby różnych płci,
po tym, jak George przybrał swoje męskie imię, stwierdzając, że jest osobą transpłciową. Zmarli w szpitalu w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, jednak przyczyny ich śmierci nie podano do wiadomości publicznej. Rico Waite, jeden z trzech członków producenckiego składu Organized Noize, który pomógł Outkastowi stworzyć ich najbardziej kultowe albumy. Przyczyna śmierci producenta nie została ujawniona, jednak jak przekazała jedna z gazet, doszło do niej nagle i niespodziewanie. Bob Graham, amerykański przedsiębiorca i polityk związany z Partią Demokratyczną, był popularnym politykiem, nigdy nie przegrał żadnych wyborów. Za jego gubernatorstwa między innymi zainicjowano wiele programów ochrony środowiska. Jako gubernator Graham stanowczo popierał stosowanie kary śmierci. Za jego kadencji 16 osób zostało straconych na krześle elektrycznym. W roku 2020 przeszedł udar mózgu, jednak nie podano bezpośredniej przyczyny śmierci. Taro Akebono, właściwie Chadwick Haheorowan, zapaśnik sumo amerykańskiego pochodzenia. Został pierwszym w historii zapaśnikiem sumo pochodzącym spoza Japonii, który osiągnął najwyższą rangę wielkiego mistrza Yokozuny. Imię Akebono w języku japońskim oznacza świt. W okresie swojej kariery mierzył 203 cm, zaś jego waga wynosiła 225 kg. Według doniesień przyczyną śmierci była niewydolność serca. Paolo Pininfarina był włoskim inżynierem, projektantem i biznesmenem. Jego firma koncentrowała się na projektowaniu samochodów. Nawiązała współpracę z takimi markami jak Alfa Romeo, Fiat czy Peugeot. Z czasem studio poszerzyło swoją działalność, a współpraca z markami takimi jak Rolls-Royce, Maserati czy BMW potwierdziła pozycję Pininfarina jako jednego z najbardziej wpływowych biur projektowych na świecie. Tony Kingscam Feloni był irlandzkim handlarzem heroiną, alfonsem i zawodowym przestępcą. W latach 80. i 90. stał się postacią znienawidzoną, oskarżaną o zalanie Dublina heroiną i utworzenie w mieście pierwszego pokolenia uzależnionych od heroiny. Zmarł na zawał serca w swoim domu w Dublinie. Generał Muhammad Faris, syryjski lotnik wojskowy, podpułkownik, pierwszy syryjski kosmonauta. Należał do zbrojnej opozycji przeciwko rządom prezydenta Asada. Nie podano przyczyny śmierci. Mike Pinder, angielski muzyk, znany przede wszystkim jako klawiszowiec i wokalista zespołu The Moody Blues. Nie podano przyczyny śmierci muzyka. Wiadomo jedynie, że odszedł w swoim domu i byli przy nim najbliżsi. Thank you.